To znowu ja. Teraz kolejna część, ponieważ jest to dalsza część tego wielkiego powrotu do wszystkiego, do niczego, na pewno do YouTube'a, do Was na chwilę obecną. No i teraz tak, jeszcze od razu już wyprzedzam fakty, na pewno jesteście zainteresowani, skąd u mnie jakaś taka, nie wiem, podstawowa wiedza medyczna, ponieważ tak w ogóle w liceum byłem tak naprawdę na profilu takim przygotowującym do studiów medycznych. Rozszerzona biologia, chemia, fizyka była bardzo skomplikowana też. No i najwyższe noty oczywiście były z biologii i chemii u mnie, dlatego no jednak ta podstawowa wiedza medyczna została i mam tą wysoką bazę. Dlatego łatwo mi jest po prostu rozumieć pewne fakty, pewne informacje reprezentowane przez, nie wiem, tam trenerów, czy tam dietetyków, czy lekarzy. I bardzo lubię to środowisko. Ale jednak z technicznego punktu widzenia i jeżeli chodzi o branżę, w której się rozwijam, to jest to IT, a w tym momencie testowanie oprogramowania. No. A jeszcze chciałbym dodać, skąd ta zajawka w ogóle na filmy, wideo i nie wiem, tam, że tak powiem, moją komunikatywność wideo taką. Otóż jak studiowałem informatykę, tam miałem pewien taki moment chyba załamania. Miałem chyba dość tej informatyki, pamiętam, to było chyba na trzecim roku, już prawie jak kończyłem, broniłem tytułu inżyniera. To jest na poziomie licencjatu, jeżeli chodzi o innego rodzaju studia. No, inżynier trwa trochę dłużej, bo pół roku dłużej, czyli 3,5 roku, bo są to nauki techniczne, więc więcej trochę zajmują. No i wtedy miałem taki motyw, że no był taki moment w moim życiu, że zacząłem studiować dziennikarstwo. No i tam w sumie jeden semestr tylko studiowałem, tam pierwszy artykuł w gazecie, jakieś tam materiały wideo były, no i tak już ta zajawka została, no i tak stwierdziłem, że chyba no teraz tak stwierdzam, że jednak ja to lubię. Ja to lubię, ale na pewno nie chciałbym nigdy studiować dziennikarstwa naprawdę, bo widziałem, jak to wygląda i też mam znajomych, którzy studiowali dziennikarstwo i było to dość skomplikowane, szczerze mówiąc, chociaż zapewne odnalazłbym się w tym. No, ale to powiem wam, chyba już nie w tym życiu. Albo może, nie wiem. Zobaczymy, coś się stanie. No, ale dobrze, wracając. No i teraz mieliśmy wrócić do tego, że miałem spotkanie z panią doktor Palomą i teraz będziemy mówić o tym, co tam wymyśliliśmy na temat takiego przeciwdziałaniu depresji, przeciwdziałaniu jakimś tam niekorzystnym aspektom w życiu. Jak zmienić sposób myślenia, jak zwalczyć stres. I przede wszystkim podstawową rzeczą jest to, że stres budowany jest tym, że mamy taki zasób myślenia na temat jakiegoś, nie wiem, że tak powiem, nazwijmy to taki obiekt w życiu, ta cała sytuacja. I po prostu jedynym sposobem na to jest to, aby to rozwiązać albo odłożyć. Żeby nie ładować sobie tego do głowy, nie myśleć tego w kółko o tym. Najlepszą opcją jest let it go, czyli dajmy temu odejść. Nie myślmy o tym, nie napędzajmy się, nie pompujmy. Jeżeli coś się złego stało, po prostu dajmy temu odejść, bo tak naprawdę to nie należy do nas, to jest tylko tak jakby produkcja umysłu, która się nas zaczepia. Możemy się tego pozbyć w każdej chwili. My nie musimy być źli na nikogo. Ja pamiętam na przykład, mam znajomych, którzy oni promują takie coś, że nikt nigdy nie powinien rozstać się zły na siebie. Zanim się rozstaniemy, bo coś się stało, powinniśmy wyjaśnić tą sytuację i wtedy dopiero się rozejść. Nie powinniśmy rozchodzić się z takim naładowaniem energetycznym, że jesteśmy naładowani negatywnie, nasze ciało, nasz umysł i to nas niszczy, bo ktoś coś zrobił, bo coś się stało. Powinniśmy albo to rozwiązać na miejscu, albo jeżeli zadajemy się z osobami, które tego nie potrafią zrobić, może zastanów się sam, zapytaj się z siebie. Może, jeżeli to się powtarza notorycznie, może te osoby nie są środowiskiem pozytywnym dla ciebie, może to jest toksyczne i nie wchodź więcej do tego. Odsuń się od tego po prostu, jeżeli to w kółko się powtarza. Bo tak jak mówię, tylko powiem ci, wam, normalna relacja, dobra relacja z ludźmi polega na tym, że nie musimy być tacy zawistni i zabierać jakiegoś stresu ze sobą i dawać go komuś innemu. Powinniśmy tym bardziej pomyśleć o tym, że kochamy życie, dajmy innym kochać swoje życie. Po co to robić w ogóle? Ale tu znowu powiem wam, że
ja troszeczkę mam większą tak jakby tam przygotowanie, bo jednak tutaj zrobiłem swoje zadania domowe, jeżeli chodzi o Theta. To jest Theta Healing dokładnie, możecie sobie o tym poczytać. Nie jestem jakimś tam uzdrowicielem, ja po prostu zdobyłem tą wiedzę intelektualną i okazało się, że określiły to osoby, które się tym zajmują, że mam do tego jakieś tam zasoby w sobie. Dlatego poniekąd może mam łatwość do nawiązywania kontaktu z ludźmi, ponieważ mam pewnego rodzaju energię, którą ludzie lubią. I poniekąd jest to związane z tym, że przeładowywanie jest takie właśnie teta koło mnie jakieś energetyczne, które podobno ludzie to bardzo odczuwają. Wręcz ludzie, którzy są wampirami energetycznymi, są naładowani źle, podobno, wiecie, tak się dzieje, oni wariują przy mnie, nie potrafią wytrzymać albo chcą mnie zaatakować, a osoby, które są bardzo naładowane pozytywnie, z takim kopem do życia, z łatwością nawiązują ze mną kontakt, totalnie stwarzamy taką po prostu relację taką, wiecie, od razu. I to jest bardzo fajne. Czyli pamiętajcie, unikamy stresu i tych ludzi, którzy to produkują. To jest najważniejsze. I pamiętajcie, że czynnik stresu jest w waszej głowie. To wasz umysł produkuje to, czym jest stres. Jeżeli dla kogoś stresem jest to, że na przykład, nie wiem, tam podaję przykład, papierosy mu się kończą albo chce rzucić i wiecznie kupuje paczkę i to jest problem, nie? A może pomyślcie o tym, że tak naprawdę, czy to jest stresujące? To nie jest stresujące. Ktoś to wymyślił i tak nazwał po prostu. To nie jest stres w ogóle. To jest wymyślony stres tak naprawdę. Okej, są to może jakieś uzależnienia od nikotyny, ale są na to, to jest 2021 rok. My nie jesteśmy, nie wiem, tam Słowianami, którzy mieszkają w jakimś plemieniu i żyjemy w tych grotach. Jeżeli ktoś chce rzucić palenie, niech sobie kupi tabletki antynikotynowe albo niech pójdzie na jakąś terapię. Można to załatwić od razu. Tylko po prostu trzeba tego chcieć i po to sięgnąć. I to właśnie o to tutaj chodzi. Żeby nie brać ze sobą stresu do rzeczy, do przedmiotów, do sytuacji, do miejsc, do ludzi, ale żeby umieć go usunąć, niwelować. To tak jakby usunąć aplikację Wi-Fi, po prostu ją usuwamy, bum. Ja decyduję, rzucam palenie i po prostu wtedy automatycznie robię wszystko, żeby tego nie robić. I już. A nie myślę o tym i się stresuję i jestem w zwariowanej pętli. O to chodzi z tym stresem tak naprawdę. To jest redukcja stresu. A jeżeli na przykład stresuje nas na przykład, nie wiem, to, że zmieniamy pracę i nie potrafimy napisać CV czy coś w tym stylu, jedynym sposobem na usunięcie stresu jest zrobienie tego. I już. Mamy to z głowy. Czasami to zajmuje tylko 2 godziny, a nie nosimy stres 2 tygodnie albo 2 miesiące. I to jest właśnie bardzo ważne. Pamiętajcie o tym. Nie noście stresu ze sobą. A tym bardziej nie zabierajcie go ze sobą, nie dawajcie go innym osobom. Kolejną rzeczą jest PMA. To jest z angielskiego Positive Mental Attitudes, czyli wyszukiwanie tak jakby aspektów, syndromów pozytywnych. Czyli nawet jeżeli coś się nam stanie, coś strasznego w życiu, pamiętajcie, że ta sytuacja przyniesie bardzo pozytywne aspekty w przyszłości. Bo poniekąd jest jeszcze taka teoria, że jeżeli coś się notorycznie zdarza w naszym życiu i to jest przykre, bardzo możliwe, że przechodzimy przez lekcję dla naszego życia, dla naszej duszy, dla naszego ciała, dla naszej sytuacji w życiu, która bardzo prawdopodobnie będzie trwała do momentu, aż jej nie zaliczymy tej lekcji. Czyli jeżeli na przykład w kółko poznajemy ludzi, którzy nas oszukują, dalej będziemy ich poznawać i dalej to się będzie działo do momentu, aż nie przejrzymy na oczy i nie zmienimy na przykład tak jakby tendencji do wybierania ludzi, że będziemy widzieć oszustów z daleka. I tutaj ja bym odsunął w ogóle te wszystkie takie pojęcia dotyczące prawa karmy, tam nie wiem, kodów przyszłości i przeszłości, które są przed nami, w które wpadamy, w ścieżki przeznaczenia, bym to wszystko odsunął na bok teraz, bo tak naprawdę wszystko zależy od nas i to my jesteśmy tak jakby twórcami rzeczywistości. Pamiętajcie o tym, że to wytworzycie rzeczywistość i to wytworzycie pozytywne sukcesy w waszym życiu, tak samo jak wytworzycie negatywne niepowodzenia w waszym życiu. Więc pamiętajcie, myśli to jest energia i myśl to jest realizacja czegoś już, sama myśl. Więc pozytywne myślenie jest najważniejsze i pamiętajcie, uciekajcie jak najdalej od osób, które
jak najdalej od nich, od osób, które przewidują zło. Takie osoby, które przewidują zło, myślą w aspektach zła, zaburzają wasz balans, wasz poziom energetyczny. I oni to robią nieświadomie, bo oni po prostu mają taki motor w głowie. To są już osoby, których nie da rady tak jakby wyplenić im tego sposobu myślenia. Trzeba ich zostawić w ich środowiskach. Oni są przydatni, żeby po prostu tylko i wyłącznie prognozować ryzyko. Oni są potrzebni w biznesie. Ale w życiu prywatnym, powiem wam, bardzo daleko się trzymajcie od nich, bo to nie są osoby, które szukają pozytywnych aspektów życia. Pozytywne aspekty życia polegają na tym, że na przykład nawet mając, nie wiem, wypadek samochodowy, zamiast się zamartwiając, że miałem wypadek samochodowy, czy coś w tym stylu, czy ktoś tam go miał, pomyślcie o tym, że może przez to tak się sytuacja poukładała, bo przeżyliśmy, więc wszystko jest okej. Może w szpitalu poznamy miłość swojego życia. Może w szpitalu się okaże, że coś tam ważnego się stanie, odkryjemy, nie wiem, jakąś zdolność, albo nie wiem, jakąś chorobę, którą szybko wyleczymy. Wszystko ma jakiś sens. Na pewno wszystko ma jakiś sens i tylko życie przekłada nas po prostu z punktu do punktu. Ale pamiętajcie, że to wy wybieracie tę sieć wariantów. O, można tak to nazwać. Wasza podświadomość i potęga tego, jak to działa, przeskakuje przez sieć wariantów, która jest olbrzymia. Są dwie teorie, sieć wariantów nie istnieje, tak samo jak istnieje. Czyli to wszystko, w co wchodzimy, to co wpadamy, to kogo poznajemy, bardzo możliwe, że tak miało być. I wybieramy po prostu role i ścieżki, przez to, jakie lekcje przeszliśmy. Ale też jest bardzo możliwa taka teoria, że to wszystko jest losowe. I po prostu wszystko dalej zależy od naszego umysłu. I to my jesteśmy twórcami, kreujemy swój los. Więc to my tak naprawdę powinniśmy wybierać ludzi i miejsca, w których chcemy być. I to od nas zależy każdy moment w życiu, każda sekunda. Nigdy nie jest tak, że coś jest za nas już ustalone i jesteśmy jak zamknięci w klatce. My zakładamy własną klatkę umysłową najpierw, bo jeżeli ją założymy na siebie, zezwalamy na taką klatkę fizyczną, na wzięcie udziału w czym nie powinniśmy brać w swoim życiu. Jeżeli ktoś z was nie czuje satysfakcji z pracy, nikt z was nie wziął ślubu z pracą. Nikt z was nie jest przypięty łańcuchem do tej pracy. Każdy z was może ją kopnąć i rzucić w kąt i znaleźć inną. I tak naprawdę jest to proste, a świat polega na tym, że nigdy nie pozostawi was tak naprawdę bez, nie wiem, pokarmu, bez dachu nad głową, bez przyjaciół, bez rodziny, która wam pomoże. Jedyne niepowodzenia z tym związane i taka naprawdę tragedia jest na własne życzenie wasze. Z reguły powoduje to złe nastawienie, używki, toksyczne związki, poniekąd alkohol. Takie rzeczy niszczą to. I powiem wam, że naprawdę uwierzcie w swój umysł i uwierzcie w wiarę myślenia pozytywnego. To jest bardzo, bardzo ważne. I jeszcze jedna rzecz, daleka perspektywa. Jeżeli nie możecie oddychać, jeśli jakaś sytuacja w życiu was denerwuje, ktoś na przykład, z kim mieszkacie, pomyślcie o tym, że to, co się dzieje, jest teraz tylko i wyłącznie. Ta sytuacja jest w tym momencie zagęszczona, taka nawarstwiona, denerwuje was i w ogóle. Przedtem wszystko było ok. Później tak samo wszystko będzie ok. To się dzieje tylko teraz. Wystarczy to przetrwać i poczuć tą daleką perspektywę, że wszystko dawniej było w porządku i teraz też może być. I na tym polega daleka perspektywa. Żaden problem nie powinien na was wpadać wręcz jak mucha na szybę. Wy powinniście myśleć o tym, że każdy problem można powiedzieć sobie stop. Wziąć go na zimno. Pomyśleć o tym. Rozwalić go intelektualnie. Odłożyć emocje. Nie łączcie emocji z problemami w ogóle. Postarajcie się nie. Emocje powinny być pozytywne, emocje powinny towarzyszyć spotkaniom. Emocje powinny towarzyszyć, nie wiem, rozwojowi takiemu, że tak powiem, związanego bardziej z kreatywnością, z muzyką, ale prawdziwą muzyką. Nie taką, wiecie, stworzoną przez Illuminati. Sztuką, zdjęciami prawdziwymi, naturą, tym wszystkim, co jest prawdziwe, tam powinny być wasze emocje, a nie tam, gdzie dzieje się wam krzywda. To jest bardzo ważne ogólnie. I powiem wam tak, że na chwilę obecną kończę już to pierwsze, taki ten mój pierwszy powrót do spotkania. Mam nadzieję, że film wam się podobał i naprawdę liczę na te lajki, bo to jest feedback dla twórców wideo, żebyśmy pracowali więcej. A jeżeli tych lajków nie będzie, tak jak mówię, no raczej drugiego powrotu już nie będzie.
Więc albo teraz, albo nigdy. Więc ja się postaram jak najbardziej spotkać się z wami co niedzielę. Mam nadzieję, że was nie zanudzę i ten mój polski język będzie coraz lepszy z dnia na dzień. Chociaż bardzo się staram, mam nadzieję, że moje słownictwo jest w miarę bogate i to nie jest tylko takie że nie wiem co powiedzieć, tylko w miarę idzie płynnie i będzie seria vlogów po angielsku, bo jednak no powiem wam, że nie wiem czy teraz tak jest, czy tak nie jest, powiem wam, że jest 50-50, naprawdę, taki mam feedback, że 50% social media to jest Polska, którą uwielbiam i kocham tych ludzi z Polski, naprawdę, mimo że ma Polska swoje tam brudy, ale ma też zajebiste rzeczy i ma swoje zalety w ogóle. A drugie 50% to jest zagraniczny świat. Dużo jest Norwegii w tym i, no i wszystkie narodowości, które poznałem w moim życiu, przez tam Arabię, Egipt, Afrykę, Azję całą i Stany Zjednoczone i nawet Turcję, więc i Włochy też. I powiem wam, że i nawet z Marrakeszu mam teraz znajomych, ale powiem wam, że tak, że utrzymuję z nimi kontakt za pomocą internetu oczywiście. Social media trochę znika, dalej istnieje, ale tak jak mówię, jeszcze egzaminy trwają, będzie mniej więcej, będzie bardziej ciekawie na pewno w maju i czerwcu. Także do usłyszenia już wkrótce, mam nadzieję, że będziemy się widzieć co niedzielę. Ja wam życzę cudownego dnia lub cudownego wieczoru i życzę wszystkiego co najlepsze. I pamiętajcie, wierzcie w siebie, bo wiara w siebie i przekonanie o samym sobie, tym kim wy jesteście, co uważacie o sobie, jest po prostu kluczem do sukcesu. Kiedy powiemy, że sukces jest po prostu szczęściem i przetrwaniem w waszym życiu. Żegnam was. Do zobaczenia już wkrótce.